Analiza weekendowa, spółki z indeksu WIG20, tak zwane top 5. Rozpoczynamy od KGHM-u, chyba tak z przyzwyczajenia już. Kreska tygodniowa. W ubiegłym tygodniu, po utworzeniu się tego tutaj pin bara, który był próbą wybicia oporu w postaci połowy czarnej świecy i jakąś próbą dążącą do zanegowania objęcia Bessy, nieudaną próbą, stwierdziliśmy, że największe prawdopodobieństwo jest, że tutaj mamy jakąś korektę ABC i po niej należy się spodziewać dojścia co najmniej do poziomu 70 zł, a z dużym prawdopodobieństwem powiedziałbym, że nawet poziomu 60 zł, wynikającego z układów geometrycznych dotyczących tego tutaj ruchu spadkowego. I jak widzimy, ten scenariusz jest realizowany w tym tygodniu wyraźnie, długa czarna świeca. Powiedzmy sobie szczerze, brak skokowego wzrostu obrotów to świadczy o tym, że nie zanosi się na to, aby miały się te ruchy skończyć, czyli że po prostu ten spadek mimo wszystko będzie raczej kontynuowany w perspektywie tej tygodniowej. Jeśli chodzi o perspektywę dzienną, no to tutaj sytuacja jest również, nazwijmy to, zgodna z tym, co przewidywaliśmy, a mianowicie utworzenie formacji RGR, głowy z ramionami, wybicie linii szyi, zasięg tej formacji to 10 zł, który został już zrealizowany, ale jak widzimy, strefa, która również nakładała się na tym minimalnym zasięgu, została wybita właściwie w samym otwarciu piątkowym, przetestowana w ciągu sesji i ponownie odbiła. To jest tylko dowód na to, że w tym tutaj, nazwijmy to, spadku ostatnim znajdujemy się teraz w fali trzeciej i ten poziom 70 zł, a z dużym prawdopodobieństwem nawet i 60 zł, prędzej czy później, ale zostanie osiągnięty. Także tu, jeśli chodzi o KGHM, po prostu wyraźny kierunek spadkowy. PKN w ujęciu tygodniowym, w tym tygodniu po tej nieśmiałej białej świecy, która tworzyła jak gdyby układ objęcia Bessy, ale zwracałem uwagę na to, że jest podejrzana, bo to są malutkie świece i to tylko tak mogło wyglądać. W tym tygodniu mieliśmy próbę jak gdyby kontynuacji tego wzrostu, ale zakończoną przy cenach minimalnych, cenach otwarcia, wyraźny pin bar utworzony na tym rynku i to jest właściwie taki jednoznaczny sygnał, że po braku siły wybicia tego tutaj pierwszego poziomu oporu na poziomie 67 zł, raczej po prostu należy patrzeć tu z perspektywą spadku co najmniej do tych okolic 57-58 zł, a więc wymiaru overbalansu. Idąc w rytmie układu dziennego, mieliśmy, zaznaczałem chorągiewkę, tak? Ta chorągiewka została zanegowana, wybite zostało górne ograniczenie, w związku z tym możemy powiedzieć, że z chorągiewki, to właśnie tu chcę teraz pokazać, jak chce się pokazać, to zawsze jest problem, z chorągiewki mamy tutaj jakiś rodzaj kanału, flagi. W związku z tym idealny, że tak powiem, układ, w którym możemy spodziewać się po ABC wybicia dołem i również realizacji tego zasięgu, o którym wspominałem. Realizacja tego zasięgu, o którym wspominałem, niesie za sobą pewną kolejną nieciekawą sytuację, a mianowicie wybicie tej najwolniejszej linii trendu tego tutaj całego wzrostowego, jaki towarzyszył nam od 2014 roku. Jeśli chodzi o spółki finansowe, to tutaj PZU jako pierwsze. I teraz spójrzmy na wykres tygodniowy. Jest to dość ciekawy element, mianowicie na silnej strefie wsparcia opartej nie tylko na geometrii, ale również i na cenie 370 zł, mogę zwężyć, żeby pokazać, o co tu chodzi, ale to już myślę, że tak często pokazywałem, że każdy wie. Powstało coś, co nie znajdziemy, raczej nie znajdziemy, nie spotkałem się w każdym bądź razie w tym wydaniach książkowych
czy jakichkolwiek wydaniach edukacyjnych na temat formacji świecowych, ale element, który no, może nieść za sobą, może nie powiem koniec, tak, bo chociaż nie, ale jakieś zakończenie pewnego etapu spadkowego. Miałem tu oczywiście na myśli świeca, która jest świecą znaną, pinbar, tak? Prozrostowa, z białym korpusem, z wyraźnie ponad dwukrotnie dłuższym dolnym cieniem przy większym obrocie. Ten sam element już daje nadzieję i szansę na to, że jeżeli powstaje taka świeca na tak silnym wsparciu, to należy spodziewać się próby jej potwierdzenia i wejścia w jakiś ruch wzrostowy. Ale co na mnie jest w tym układzie najważniejsze i o tym właśnie mówiłem, miałem na myśli mówiąc, że nie znajdziemy tego na stronach różnych książek, a mianowicie fakt, który ja już niejednokrotnie sygnalizowałem. Dolny cień, który wybił nowe minimum, a zakończenie białym korpusem i przy okazji tworzącym tego silnego biura. To są bardzo silne formacje, odwracające. Nazwałbym je formacjami, ponieważ wykresy, setki wykresów wskazują, że tak właśnie się dzieje. Oczywiście tak samo sytuacja wygląda na szczytach. To znaczy się cień wychodzący ponad maksima, ostatnie maksima, jednak korpus zamyka się w kolorze czarnym poniżej poprzednich świec. To są bardzo silne sygnały, które z dużą skutecznością odwracają kierunek. I tak wygląda tutaj właśnie w tej chwili sytuacja na PZU. A więc jest to spółka, która po tych, nazwijmy, po tym okresie ponadrocznego spadku dostała jakiś sygnał mogący co najmniej wprowadzić ją w stan korekty po zrealizowaniu najprawdopodobniej całego impulsu spadkowego. Spójrzmy, jak wygląda sytuacja na wykresie dziennym. Tu ten ostatni ruch. Ja oznaczałem poprzednio pierwsza, druga, trzecia, czwarta i teraz patrząc na tą piątą, mielibyśmy tutaj układ takiego a la klina. Pierwsza, druga, trzecia, czwarta i piąta, czyli tu również sytuacja pokazuje, że jest duże prawdopodobieństwo, że wykończył się jakiś ruch spadkowy i teraz z tej perspektywy dziennej pora na jakąś korektę co najmniej tego spadku, ale układ przed chwilą, który pokazywałem na wykresie tygodniowym, sugeruje, że może to być wzrost znacznie większy. Czy tak będzie? Czas pokaże. Niepokojącym elementem w tym całym tutaj układzie jest fakt, iż największe obroty z perspektywy właściwie całego ostatnich jakichś 30 dni prawie, czy nawet ponad 30 dni, wypadły na świecach wzrostowych. Tu jakby nie było, ta świeca piątkowa doszła do strefy oporu, widzimy w układzie dziennym. Zatem początek tygodnia, chciałoby się powiedzieć, że ma duże prawdopodobieństwo jednak być w kolorze czarnym, tutaj na wykresie, czy też czerwonym na tablicach notowań. Pytanie teraz właśnie, czy ewentualne sesje spadkowe będą korektą po tej białej świecy, po której uporamy się z tym oporem, czy mimo wszystko ta formacja, na którą zwracam uwagę i bardzo zachęcam do przeanalizowania wielu wykresów i odszukania takich formacji, które są naprawdę bardzo skuteczne, tym razem okaże się, że nie jest skuteczna, no bo wiemy, złotych środków nie ma, żadnych świętych grali nie ma, więc i najbardziej statystycznie skuteczne formacje również są wyłamywane. To spojrzenie takie prowzrostowe, oczywiście patrząc na ten układ wysokiego trendu, to jest tylko takie prognozowanie. Ja mówię, że powstaje jakiś sygnał, który mógłby o tym zaświadczyć, a zwracam na niego uwagę, bo jest to moim zdaniem bardzo silny sygnał. Natomiast oczywiście chcąc działać jak gdyby tutaj w formie czy dziennej, czy nawet i dłuższej na wzrosty, grać na te wzrosty, no to musielibyśmy mieć no, jakiś większy układ, który mógłby o tym świadczyć. No i tutaj tak naprawdę
na jakieś dni, no to potrzebne jest wybicie chociażby tej strefy, może jej retest od góry i można by było próbować coś zarobić na wzroście tej spółki. Natomiast patrząc z perspektywy nieco dłuższej, no tak naprawdę musielibyśmy się uporać tutaj z poziomem końca fali czwartej, tutaj tej oznaczonej, ale tutaj z tym szczytem na poziomie 450. Oczywiście dużym już ruchem, który mógłby wskazywać, że jednak kilka tygodni potrwa jakieś coś lepszego na PZU, będzie wybicie poziomu 405-407 zł tej strefy tutaj. Jeśli chodzi o banki, PKO SA w dalszym ciągu spadek, doszliśmy wreszcie do tego poziomu, na który zwracałem uwagę, a więc 161 geometria, wyraźny poziom cenowy ostatniego tutaj dołka. Powstał jakiś mały cień, ale świeca jest na razie czarna i oczywiście tutaj nie ma mowy o jakiejś zmianie kierunku, delikatnie większy wzrost, to może świadczyć o jakimś zatrzymaniu, ale czy tak będzie, czy to będzie tylko chwilowe zatrzymanie, jeżeli nawet do tego dojdzie, to dopiero czas pokaże. Tu mamy wyraźne poziomy, które muszą zostać przebite, czyli w pierwszym rzędzie 155 zł, aby móc pozytywnie zacząć patrzeć na wykres tego banku. Natomiast jeśli chodzi o układ dzienny, tutaj również w układzie dziennym zrealizowany ten zasięg 161 zniesienia zewnętrznego tej ostatniej tutaj nazwijmy korekty, ale jak widzimy jest tutaj układ bardziej przypominający nam jakąś trójkę, no w związku z tym być może nawet i ktoś doszukałby się tu piątki w klinie, rozpoczynając od tego miejsca. No trudno powiedzieć, co by nie było, dla nas liczą się reakcje i wybite opory w tym momencie, żeby o czymś mogli mówić. A więc tutaj pierwsze to jest pokonanie tutaj tego poziomu, czyli 146,70, aby móc myśleć o małej chociażby korekcie, a tak naprawdę jakaś porządniejsza gra może się zacząć dopiero po wybiciu 157 zł. Do tej pory mamy tylko po prostu zrealizowany jakiś tam zakładany zasięg, ale pytanie teraz, czy coś tu się zmieni. No mamy tutaj formację młota, który jest jeszcze w grze, nie został zanegowany, no ale też nie został i potwierdzony. I ostatnia spółka, czyli PKO BP. Tutaj w tym ujęciu tygodniowym, tak jak również mówiliśmy w ubiegłym tygodniu, że mimo że nie mieliśmy formacji odwracającej trend, ale już kolejna świeca i znowu kolejna pokazały, że tu jest taki układ, gdzie po korekcie ABC mamy najprawdopodobniej do czynienia z kolejnym impulsem, który będzie zmierzał ku minimum ostatnich minimów. A pamiętajmy, że patrząc na ten cały tutaj układ, w tym całym szerszym wydaniu, no tak naprawdę może tu się zacząć porządny spadek, tak? Także tutaj będzie dość istotny element, ponieważ no, do tej pory wybicie tego dna dawałoby układ jakiś, powiedzmy sobie, no fali piątej. Trudno mi jest nawet powiedzieć, jak to falowo tu by wyglądało w tym całym spadku, bo tak naprawdę to moglibyśmy myśleć tutaj o fali pierwszej, drugiej, trzeciej, ale również jest dobry układ na ABC, w związku z tym fale w tym wydaniu nie mają większego dla mnie znaczenia. Liczy się to praktyczne zastosowanie. Po korekcie ABC mamy spadek, brak wybicia overbalansu, więc należy się spodziewać osiągnięcia poziomu minimum, bądź nawet jego wybicia. I to by było tyle, jeśli chodzi o PKO w ujęciu tygodniowym. Natomiast jeżeli spojrzymy na wykres dzienny, no to wspominałem o najpierw poziomie 27 zł, który może zatrzymać i widzimy tutaj już jest reakcja ze względu na geometrię. Czyli tu jeszcze w grze jest tak zwany nietoperz, ale jeżeli dojdzie do dalszego spadku i tak jak powiedziałem osiągnięcie minimów, a nawet wybicie i tu jest właśnie to, czego szukałem, bo wiedziałem, że gdzieś mam to oznaczone, a więc zejście do 26 zł wydaje się właściwie takie niemalże, jeżeli padnie 27, to jedziemy po prostu dalej na 26 i tu należy tego oczekiwać, tutaj nie ma nic, co by wskazywało, że w tym ruchu coś się zmieniło.
To na tyle, jeśli chodzi o spółki.